Nowy snapshot 23W14A dla wersji Minecrafta 1.20 został wydany. Zostały przeprowadzone jak i większe zmiany, tak i sporo mniejszych. W każdym razie mam o czym wam opowiedzieć, więc zapraszam do oglądania. I pierwsza zmiana, o której opowiem, dotyczy Skullcrashera, a mianowicie teraz, jeżeli Skullcrasher zostanie zalany wodą, to więcej nie będzie reagować na jakiekolwiek dźwięki, czyli w taki sposób zostanie on po prostu wygłuszony. Jednak musicie bardzo uważać, ponieważ on nadal może obudzić Wardena. Także od teraz Skullcrashera można znaleźć w kreatywnym trybie gry, w zakładce mechanizmy Redstone. Zwykły oraz skalibrowany Skulk sensory również otrzymały swoje zmiany, a mianowicie obydwu został zmodyfikowany domyślny wychodzący sygnał Redstone i teraz zasilają oni blok, nad którym się znajdują. Także skalibrowany Skulk sensor ma teraz zmniejszony cooldown, który wcześniej wynosił 2 sekundy, ale w tym snapshocie został on zmieniony do 1 sekundy. Również wykrywa on teraz wibracje aż z 16 bloków. Przypominam, że wcześniej to było tylko 8. Kolejna i moim zdaniem największa zmiana dotyczy głównego menu, które teraz wygląda bardziej pozytywnie i radośnie, ponieważ została całkowicie zmieniona jego panorama, gdzie teraz możemy zobaczyć nowy, piękny wiśniowy las i zachód słońca. Również zostało zmienione główne logo i teraz jest ono bardziej podobne do tego z Minecraft Bedrock Edition. Ma ono także widocznie wyższą rozdzielność. Uważam, że wygląda to całkiem spoko. A jakie logo podoba się wam bardziej? Stare czy nowe? Napiszcie w komentarzach. Następna zmiana, o której opowiem, jest związana ze stolem do zaklinań. A mianowicie, teraz jeżeli pokryć blok biblioteczki pnączą albo świecącym porostem, to maksymalny poziom zaklęć nie będzie się zmniejszał, jak to było w poprzednich wersjach, ponieważ pokryta w taki sposób biblioteczka zostawała jakby zablokowana i stół do zaklinań je po prostu nie rozpoznawał. Również maksymalny poziom zaklęć nie będzie się zmniejszał od warstw śniegu, wody, lawy, trawy oraz paproci, czyli bloków, które można zastąpić. Kolejna zmiana dotyczy archeologii, a mianowicie podejrzewanego piasku, ponieważ teraz będzie on zawsze występować na górze w pustynnej piramidzie, chociaż twórcy muszą nad tym jeszcze trochę popracować, ponieważ czasem ten podejrzany piasek, który miałby być bardziej widoczny, wcale takim nie jest. Następna zmiana dotyczy nowej rośliny pod nazwą Pitcher Plant. Od teraz, jeżeli rozmieścimy je na stole rzemieślniczym, to możemy otrzymać od razu dwa barwniki zamiast jednego, jak to było wcześniej. Również w tym snapshocie zostały poprawione 50 błędów. No i pod koniec opowiem o zmianach, które czekają na nas w przyszłości. Na oficjalnej stronie Minecrafta pojawiła się informacja dotycząca zmian ikonek. Będą one bardziej błyszczące, chrupiące i masywne. Na razie niestety nie wiadomo, kiedy zostaną przeprowadzone te zmiany, ale więcej informacji dowiemy się w kolejnych snapshotach. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do subskrypcji. Pa!